Król Karol III rozczarowany nieobecnością rodziny o nich podczas toastu. Od miesięcy media spekulowały, czy ksiądz Harry przybędzie na koronację swojego ojca. Króla Karola III i jego małżonki królowej Camilli. Skluczony z cala rodzina królewska młodszy syn władcy miał trudny orzech do zgryzienia. Po tym, jak on i Meghan Markle otrzymali zaproszenie z pałacu Buckingham rozważali przyjazd. Wiedzieli, że jeśli oboje pojawia się na koronacji, zostaną wybuczani przez Brytyjczyków. Z kolei odrzucenie zaproszenia oznaczać mogło całkowite odcięcie się od rodziny. Wybrali mniejsze zło. Tylko Harry, sam przybył na koronację Karola i jego żony Camilli. Meghan Markle wykpiła się urodzinami Lee i ich syna Archiego. Ksiądz przyszedł na świat 6 maja 2019 roku w Londynie i dokładnie w dniu koronacji Karola obchodzi 4 urodziny. Z tego też powodu Harry tuż po ceremonii opuścił Wielką Brytanię zaraz po wyjściu z opactwa westminsterskiego. Przyjechał po niego samochód i ksiądz Harry pilnie opuści Londyn. Jakiś czas później został zauważony na lotnisku Heathrow. Szkoda, że ksiądz Harry nie uczestniczył w rodzinnym obiedzie, na który został zaproszony. Dowiedziałby się, jak jego ojcu jest przykro, że nie zobaczył Archiego i Lilibet. Ponadto wiele osób miało nadzieję, że spotkanie przy posiłku byłoby idealna okazja do pojednania po skandalicznych zwierzeniach ksiądza Sussex w filmie Harry i Meghan oraz po kontrowersyjnych opowieściach zamieszczonych w autobiograficznej książce Spare. Podczas obiadu po koronacji król Karol III dał wyraz swojemu rozczarowaniu z nieobecności młodszego syna, jego żony i wnuków. Jak donosi Daily Mail, wzruszający moment nastąpił na prywatnym spotkaniu rodzinnym w pałacu po koronacji. Kiedy król i królowa wrócili z opactwa westminsterskiego i zakończyli pozdrawianie na balkonie pałacu Buckingham. Cała rodzina zasiadła do uroczystego obiadu. Wówczas ksiądz William wstali pogratulował ojcu tak udanego i doniosłego dnia. Król Karol III miał wówczas wznieść toast za swoje wnuki. Księcia Georga, który tego dnia wystąpił jako pas króla i niósł tren jego plaszcza. Księżniczki Charlotte i niokiel znanego księcia Louisa, którzy jak zwykle przyciągnęli uwagę mediów. Na tym nie skończył. Wspomniał także o wnukach, których nie było na ceremonii król wzniósł toast za tych, których tam nie było i życzył swojemu drugiemu wnukowi wszystkiego najlepszego gdziekolwiek był, donosi Daily Mail.